dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Chcieliśmy poinformować Państwa o ciągu dalszym walki o prawa osób niepełnosprawnych, o czymś, co nie powinno być walką, a co powinno być dyskusją merytoryczną, dyskusją ponadpartyjną, dyskusją, która była proponowana już chyba od kwietnia. O szczegółach może powie posłanka Ścigaj, która tematem zajmuje się od samego początku. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, miesiąc temu złożyliśmy na prośbę Państwa, którzy tutaj dzisiaj z nami przyszli, strony społecznej, osób niepełnosprawnych, wniosek o debatę merytoryczną. Ten wniosek był podyktowany protestem i o tym, żeby temat osób niepełnosprawnych nie stawał się przedmiotem tradycyjnej walki politycznej. Złożyliśmy wniosek do Pana Marszałka o rzeczowy dzień debaty ponadpartyjny, w której udzielałyby wszystkie partie, wzięłyby udział wszystkie partie, te, które rządziły, które powiedziałyby, co jest jeszcze do zrobienia, te, które również mają możliwość w tej chwili decydowania, jaki mają harmonogram pracy. Ten wniosek nie został przyjęty podczas tego obrady Sejmu. To nie był wniosek Kukiz15, naszymi rękami złożony, ale to był wniosek strony społecznej, które chcą, aby nad ich problemami pochylać się merytorycznie. Żeby nie wypowiadali się na ten temat politycy, przepraszam, ale również dziennikarze, którzy mylą zasiłek pielęgnacyjny z zasiłkiem opiekuńczym albo inne względy merytoryczne, ponieważ w tej sferze przez 30 lat jest tak wiele do zrobienia, że naprawdę czas rozpocząć pracę nad reformą całego systemu pomocy społecznej, urzędów pracy i wszystkiego, co otacza osoby niepełnosprawne, bo po 30 latach diametralnie zmieniły się problemy społeczne, tylko sposób rozwiązywania jest absolutnie taki sam. Ten wniosek nie wszedł w obrady Sejmu. I Państwo... Zaświadczy o tym, że bardziej istotne dla polityków jest rozgrywanie, są rozgrywki polityczne z niepełnosprawnymi w tle, a nie niepełnosprawni jako istota polityki, między innymi jedna z istot polityki, ich interes. No i mam nadzieję, że również z pomocą Państwa uda nam się nagłośnić postulaty grupy, która została tutaj zaproszona i która jest inicjatorem takiej debaty ponadpartyjnej, podkreślam, która powinna była się odbyć i gdyby takie debaty się odbywały, być może nie mielibyśmy do czynienia z takimi zdarzeniami jak ostatni protest i desperacja osób niepełnosprawnych, okupowanie Sejmu. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Grzegorz Piotrowski, jestem ojcem chłopca w stanie apalicznym. Reprezentujemy tutaj grupę osób, która będzie pracowała na temat opracowania systemu wsparcia dla osób i tutaj podkreślam to słowo całkowicie niesamodzielne. Jest to najsłabsza grupa społeczna wśród osób niepełnosprawnych. Zwróciliśmy się z prośbą do klubu Kukiz15 o umożliwienie nam tej konferencji prasowej, żeby przedstawić nasz apel do całej sceny politycznej. Drodzy Państwo, nie można grać z niepełnosprawnością i uprawiać na niej polityki. Apelujemy o debatę merytoryczną, o to, żeby być może nawet podjąć uchwałę, że każdy następny rząd będzie kontynuatorem dzieła poprzedników, bo tego systemu nie da się zbudować w przeciągu jednej kadencji. My jako strona społeczna zdajemy sobie z tego sprawę, chcemy merytorycznie rozmawiać, uczestniczymy w tym dialogu już od paru lat, większość z nas tutaj. Natomiast wszystko się kończy z końcem kadencji danej opcji politycznej. Następnie znowu zaczynamy wszystko od nowa. Więc taka debata i przyjęcie takiej uchwały byłoby dla nas jakby taką gwarancją kontynuacji budowy tego dzieła. Uchwały realizacji porozumienia, kompromisu między ponadpartyjnego, który służyć będzie osobom najbardziej potrzebującym, osobom niepełnosprawnym. Ja może jeszcze tutaj dodam, że poza wszelkimi wojnami politycznymi, no my jesteśmy taką grupą, że na tym polu prosimy o to, żeby nie uprawiać polityki, jesteśmy apolityczni, dla nas jest bez różnicy, która z opcji rządzi. My chcemy godnego życia dla naszych dzieci, dla samych osób niepełnosprawnych i tylko o to nam chodzi. Ja mam też jeszcze taki apel do pani premier Szydło, żeby zechciała się może z nami spotkać, ponieważ była inicjatorem powołania międzyresortowego zespołu do spraw opracowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Natomiast nam
pewnych warunków. My nie jesteśmy tam podmiotem, jesteśmy przedmiotem tego zespołu. Chcielibyśmy się spotkać, żeby porozmawiać nad modyfikacją systemu pracy tych zespołów, ponieważ w ramach tego dużego zespołu również nasz zespół będzie pracował, który będzie opracowywał system wsparcia dla osób całkowicie niesamodzielnych. Dziękuję. Może tej koledze. Chcę Wam się dać przykład na swojej osobie, jak to mnie działa. Otóż tak, skończyłem prawo, rachunkowość, pomoc społeczną, pracuję od 25 lat. Płacę podatki, zatrudniam około 80 osób w tej chwili w sumie podmioty, które prowadzę, w skrócie zespołem ludzi wspaniałych. Natomiast sam nie jestem w stanie się ubrać do ulicy posiłki. Bez asystenta bym nie funkcjonował praktycznie, tak? My tutaj z kolegą jesteśmy przedstawicielem aktywnej strony osób niepełnosprawnych, które pracują na co dzień i jest to pewna grupa specyficzna, wymagająca też specyficznych potrzeb. Mianowicie ma powstać tak zwana grupa zero, tak? Czyli grupa osób niesamodzielnych, która wymaga specjalnego wsparcia po to, aby również mogła funkcjonować w społeczeństwie. Normalnie tak jak każdy, prawda? No tak, jesteśmy tutaj pominięci, nasze potrzeby generalnie są niezauważane. Natomiast ja musiałbym zacząć od początku, nazywam się Robert Kucharycz, pochodzę z Kołobrzegu, a znalazłem się tutaj odnośnie tego, że od ponad 20-25 lat zajmuję się likwidacją barier i walką z barierami architektonicznymi, gdzie w tym polu mam chyba duże doświadczenie. Natomiast znam wszystko od podstaw, jak to działa, i to niezależnie, jaka partia nie przyjdzie i kto by nie rządził, to tego systemu ustawowo się nie zmieni. Te problemy, które my zgłaszamy, potrzebują poprawek albo nowych ustaw. Trzeba wprowadzić przede wszystkim odpowiedzialność urzędniczą. To nie może być tak, że przekazuje się środki na likwidację jakichś barier i one się rozpływają, nikt z tego nic nie robi i nikt nie ponosi żadnych konsekwencji. Proszę. Dzień dobry Państwu, Wojtek Kalinowski. Ja jestem ojcem niepełnosprawnej, dorosłej, całkowicie niesamodzielnej, 22-letniej córki. Mieliście Państwo okazję przekonać się, co to znaczy osoba całkowicie niesamodzielna podczas tego protestu, jakiego wsparcia i jak ogromnej pracy od rodziców takie osoby oczekują i potrzebują. W związku z tym chcemy tutaj prosić wszystkich polityków, aby faktycznie zaczęła się dyskusja ponad podziałami, bez uwzględniania polityki. My nie jesteśmy polityczni, my jesteśmy rodzicami osób całkowicie niesamodzielnych i dlatego właśnie chcemy o powstanie takiego zespołu. Wystąpimy też z pismem do pani premier z prośbą o spotkanie i o to, aby strona społeczna we wszystkich spotkaniach, zebraniach była stroną w sprawie. Natomiast nie jako konsultanci, czy też jako widownia, która będzie oklaskiwała. To my jako rodzice wiemy najlepiej, co potrzeba, co trzeba zmienić, jakiego wsparcia te osoby wymagają. Natomiast nie możemy zgodzić się na to, aby takie rozwiązania były bez naszego, odbywały się bez naszego udziału. Dziękuję Państwu. Zróbmy tę debatę, czujmy, przede
dorują się i dają głosu tych, których ta dotyczy się tych właśnie niepełnosprawnych na bazie planu, ponad porozumienie i z obowiązkiem, się do tego, że bez wyborczych ten plan zamierzany żyć. Koleżanki, koledzy, każdy partii politycznej. Tak. Grażyna Rosołowicz, mam syna nisko funkcjonującego, niesamodzielnego, 36 lat. Od 30 lat działam społecznie, głównie w samorządzie lokalnym i muszę powiedzieć, że tam mi się udało, właśnie będąc stroną, nie podmiotem, osiągnąć wiele dla nisko funkcjonujących, niesamodzielnych. I uważam, że takie relacje powinny być przeniesione na wyższy pułap. I kiedyś spotkałam się z taką sugestią, będąc właśnie, działając społecznie, że to są te matki od tych głupich dzieci. Bardzo mnie to zabolało, bo to powiedziała osoba, która była wysoko postawiona. Apeluję, że my nie jesteśmy głupie matki od głupich dzieci, tylko naprawdę nie jedna z nas nie tylko pokończyły szkoły, ale mamy ponad 30-letnie doświadczenie przy nisko funkcjonujących. My doskonale wiemy, jak wygląda rehabilitacja, jak wygląda opieka i całodobowe zapielęgnowanie takiej osoby. I uważam, że powinniśmy mieć pełne prawo w głosowaniu, co nam się należy, naszym dzieciom, naszym podopiecznym, a nie być podmiotem, gdzie zostaniemy wysłuchani, po czym wszystko wrzucone jest do kosza. Dziękuję. I ostatni mój apel do polityków. Wsłuchajcie się w głos tej grupy, której sprawa dotyczy, a nie zbawiajcie ich na siłę z swoich kretyńskich często pomysłów. Łada. Ja w nawiązaniu do tego właśnie, co Paweł mówi, tak? Politycy muszą zdać sobie z tego sprawę, że w samym centrum jest osoba niepełnosprawna. Później jest jej opiekun, a dopiero wszystko w koło pełni rolę służebną wobec tych osób. Nie można budować systemu w oparciu o doświadczenia prezesów organizacji pozarządowych, bo potrzeby osoby niepełnosprawnej najlepiej rozpoznaje ona sama albo jej opiekun. System ten musi być również budowany w oparciu o ONZ-owską konwencję praw osób niepełnosprawnych. Ponieważ Polska ratyfikowała tę konwencję, ale do tej pory w polskim prawie nie zmieniło się nic, żeby ją dostosować. Chociażby takim pięknym przykładem jest sprawa ubezwłasnowolnienia, gdzie duch konwencji ONZ-owskiej mówi o tym, żeby odchodzić od instytucji ubezwłasnowolniania osób. Natomiast w naszym kraju, tutaj pani Ścigoj może coś doda, bo złożyła wniosek w tej sprawie w komisji sejmowej, chyba przepadł ten wniosek, natomiast jest to dla nas bardzo ważna sprawa, bo tam nam strasznie utrudnia życie. Nie możemy reprezentować naszych dzieci, mój syn nie mówi, nie ma z nim kontaktu żadnego. Ja nie mam prawa reprezentować go przed urzędami, a nie daj Bóg, jak coś już się wydarzy i potrzebna jest interwencja lekarska natychmiastowa. Mój syn na żadną operację nie wyrazi zgody. Ja muszę się zwrócić do sądu. No, albo go ubezwłasnowolnić. Natomiast my, rodzice, nie chcemy ubezwłasnowalniać naszych dzieci. Ten przykład tego projektu odnośnie ubezwłasnowolnienia to jest idealny przykład na to, o czym mówimy. On został odrzucony. To był jeden z pierwszych projektów, który został między innymi wniesiony na prośbę tych osób. To był projekt bez pieniędzy, absolutnie apolityczny. Bezkosztowy projekt. I tak naprawdę z wymogami właśnie ONZ-owskimi. I został odrzucony tylko dlatego, że nie został wniesiony rękami posłów PiS-u. Panie Pisowski, to jest przedmiot walki politycznej. Również odrzuciła go Nowoczesna, głosując dlatego, że to nie był ich projekt. I ponownie go złożyliśmy. I prosimy, to będzie naprawdę dobry przykład, jeżeli rozpoczniemy pracę nad tym właśnie projektem, że to będzie coś, co jest ponadpartyjne i tak naprawdę nie rodzi żadnych konsekwencji finansowych, tylko dostosowanie instytucji państwa do tego, żeby ułatwić tym osobom życie. Ja jeszcze może jedno zdanie, dobrze? Znaczy Państwo, kluczowa jest indywidualizacja potrzeb. Do tej pory system działa tak, że są to pewne szuflady, tak? Są trzy stopnie niepełnosprawności. System jest bardzo ogólny, przyznaje pewne prawa bardzo szerokim grupom. Natomiast system powinien być inaczej skonstruowany. W taki sposób, aby w środku była osoba, która ma potrzeby, jest go niepełnosprawna, bo to my to grupę reprezentujemy. Ale jest problem szerszy społeczny. Czyli potrzeba danej osoby, a nie przypadkowanie osoby do już istniejącego systemu. To może jeszcze ja dodam, na koniec, że również wnioskujemy o kartę osoby niepełnosprawnej po ukończeniu 18 lat, ponieważ program jest za życiem do 18 lat.
wiem, że to są szczegóły, ale to jest dość istotne, bo jeżeli ja mam taką kartę, taki glejt, to ja wszędzie dostanę się z moim dzieckiem niepełnosprawnym czy z osobą niepełnosprawną i wiem, jakie prawa mu przysługują i czy jest to wykonalne, czy nie. I o tym powinniśmy rozmawiać w towarzystwie wszystkich polityków, wszystkich opcji politycznych, a nie z całym szacunkiem dla kamer do Państwa dziennikarzy i to jeszcze na dodatek ze świadomością, że możecie to Państwo puścić albo i nie. Bardzo dziękuję. Natomiast ja mam tutaj jeszcze odnośnie, jak już mówimy o mediach, apel również do Państwa. Proszę Państwa, nie interesujcie się tematyką osób niepełnosprawnych tylko od protestu do protestu. Tylko bądźcie z nami cały czas. Bądźcie z nami cały czas, my chętnie będziemy rozmawiać na różne tematy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zresztą nie tylko my. Osoby, które starają się prowadzić dialog z politykami, żeby zbudować ten system, z miłą chęcią będą odpowiadały na Państwa pytania. Historyczna chwila, tak na koniec. Państwo po zakończonym strajku, chyba pierwsze osoby niepełnosprawne, które kończyły do Sejmu, więc jest dobra przestrzeń do tego, abyśmy kontynuowali. Tak, spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać. Spotykamy się na zespołach, pracujemy na zespołach. I my po prostu chcemy, żeby z nami rozmawiano, a nie tylko nas wysłuchiwano, bo to jest bardzo duża różnica. Tak samo jak tutaj kolega nawiązał odnośnie tych różnych grup i różnych potrzeb, to ja naprawdę chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, która mnie bardzo mocno boli. Dużo się mówi o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, o wyprowadzaniu ich na otwarty rynek pracy, o wyjściu z domu, o samodzielności, ale tym samym zabiera się im narzędzia, żeby mogły z tego domu wyjść. My te narzędzia mieliśmy do 2015 roku, później nam je, znaczy w 2015, nie będziemy mówić, kto te wtedy rządził, ale nam te narzędzia zabrano. Teraz należy do tego powrócić. Jeżeli politycy mówią o tym, o aktywizacji zawodowej, to proszę, zwróćcie nam narzędzia, żebyśmy mogli z tych domów wyjść. Dziękuję.